jest taki moment, kiedy ja czuję się wolny. To jest sport, w którym zostało jeszcze dużo fajnej niewinności. Rajdy terenowe są prawdziwe. Myślę, że przede wszystkim dlatego tu wszyscy jesteśmy. Terenowe są prawdziwe dlatego, że bywa zimno, bywa mokro, bywa też pięknie, upalnie, słonecznie, bywa wesoło, bywają łzy w oczach. Są prawdziwe emocje. Ważne jest to, że jest to jeden z naprawdę niewielu i ostatnich sportów motorowych, w których są naprawdę fajni ludzie. Rywalizacja nie jest wszystkim, jest bardzo ważna, natomiast ludzie są tutaj podstawą, a to jest to, co w wielu innych sportach, w których pojawiły się zbyt duże pieniądze, zbyt duży perfekcjonizm, zginęło. To jest taki moment, kiedy jeszcze mogę rzeczywiście poczuć wolność, kontakt z przyrodą. To jest coś, co działa na mnie oczyszczająco. Fantastycznie się czuję, wyrywam się myślami od wszystkiego, od wszystkich problemów, skupiony jestem tylko na tym. Fantastycznie. Radość z tego, co dokonaliśmy sami w zespole. W zespole większym, mniejszym. Każdy z nas ma jakiś swój taki własny, prywatny sukces. No myślę, że to nas wszystkich tutaj przyciąga.